Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, z racji tego, że zbliża się 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym filmie o miejscach pamięci położonych na terenie Sokołowa Podlaskiego. Pierwszym z takich miejsc jest pomnik Nigdy Więcej, położony na terenie osiedla Syndykat przy ulicy Wolności. Skąd taka nazwa? Ponieważ w okresie międzywojennym istniała w tym miejscu spółdzielnia rolno-handlowa Syndykat, otoczona takim murowanym, no właśnie ogrodzeniem, takim murem, przy którym w 1943 roku, dokładnie 17 listopada, Niemcy rozstrzelali 10 Polaków. Był to odwet za odbicie jednego z więźniów z więzienia przy ulicy Magistrackiej. Także zapalamy tutaj znicz. Pamiętamy o tych ludziach, którzy zginęli dlatego, bo byli Polakami. Także właśnie tutaj była egzekucja w 1943 roku. 17 listopada Niemcy rozstrzelali 10 Polaków. Pomnik Nigdy Więcej. Ten mur jeszcze istniał po wojnie, w latach 80. został rozebrany i pozostawiono taki fragment upamiętniający tą egzekucję, tą zbrodnię okupanta. Kolejnym miejscem na trasie naszego spaceru śladami miejsc pamięci w Sokołowie Podlaskim jest cmentarz przy ulicy Chopina i tutaj zaraz za bramą znajdują się dwa groby żołnierzy. Pierwszy to jest grób żołnierzy z roku 1918. Na płycie widnieje inskrypcja: obrońcom ojczyzny poległym za niepodległość Polski 11 listopada 1918 roku. Grób jest nowy, ale w ten nowy grób została wmurowana stara płyta nagrobna ufundowana przez Szkołę Powszechną Żeńską imienia Królowej Jadwigi w Sokołowie Podlaskim, wystawiona w 10. rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 1928 roku. I treść na tej tablicy brzmi, napis brzmi: obrońcą ojczyzny w 10. rocznicę, 10-lecie niepodległości Polski. Tutaj również zapalimy znicz. Pamiętajmy o tych ludziach, dzięki którym żyjemy w Polsce, a nie pod zaborami. I to jest jeden z takich grobów, o których warto pamiętać, odwiedzając cmentarze. Po drugiej stronie głównej alejki, zaraz za bramą, znajduje się kolejny grób poświęcony żołnierzom. Tym razem jest to grób z okresu II wojny światowej. I tutaj na płycie jest inskrypcja: przychodniu, powiedz Polsce, że tutaj leżymy polegli za jej wielność i wolność i wielkość. Świętej pamięci czterem obrońcom ojczyzny młodzież w skromnej ofierze swoich serc. I jest lata czerwiec 1940 roku. Czy to wtedy polegli ci ludzie, czy polegli w 1939 roku, tego do końca nie wiadomo. Ale tu też zapalimy znicz. Na tym grobie ludzi, którzy polegli za wolność Polski. Na cmentarzu przy ulicy Chopina znajdują się również groby powstańców styczniowych. Pierwszym z nich, o którym powiem w tym filmie, to jest grób Szymona Rudnickiego, powstańca z 1863 roku. I zmarł dopiero w roku 1911. Żył długo, ale niestety nie doczekał wolnej Polski. Ale co ciekawe, w tym grobie jest też symboliczny, na tym pomniku jest też symboliczna tabliczka poświęcona Franciszkowi Rudnickiemu, oficerowi 41. Dywizji Piechoty, który poległ 9 września 1939 roku pod Różanem, Bogini Łanie Znana, czyli
jest to po prostu grób symboliczny. Tutaj również zapalamy znicz, pamiętając o ludziach walczących o wolną Polskę. Kolejnym grobem znajdującym się na tym cmentarzu, na którym pochowany jest uczestnik powstania styczniowego, to jest grób Antoniego Piećko, który zmarł w 1920 roku, czyli no, doczekał niepodległej Polski. Na pewno była to duża satysfakcja dla tego człowieka, że udało mu się dożyć dnia, w którym będzie mógł cieszyć się wolnością ojczyzny. Również zapalamy znicz. Ostatnim grobem na tym cmentarzu, na którym pochowany jest weteran powstania styczniowego, to jest grób Jana Waszkiewicza, weterana z roku 1863, który zmarł 20 lipca 1921 roku. Na tym grobie pochowana jest również jego małżonka, Pelagia Spikalskich-Waszkiewicz. I tutaj tak, podobnie jak na innych pomnikach, również zapalamy znicz. Także pamiętajmy o grobach naszych bohaterach, dzięki którym no, mamy dzisiaj wolną Polskę. Nieopodal grobu Waszkiewicza przy głównej alejce znajduje się grób, w którym pochowani są harcerze z 1920 roku. To byli uczniowie Sokołowskiego Gimnazjum Humanistycznego imienia Henryka Sienkiewicza. Oni zginęli w 1920 roku, kiedy poszli walczyć z najazdem bolszewickim pod przewodnictwem księdza Antoniego Święcickiego. I tutaj są pochowani, nie ma tutaj żadnej tablicy poświęconej tym chłopakom. To byli młodzi chłopcy, 17-18-letni, i 8 z nich zginęło w 1920 roku. Są pochowani w tym grobie. Również zapalamy im znicz. O, zapali się. Okej, zapalił się. Przy ulicy Kilińskiego znajduje się duża dwupiętrowa kamienica, w której w latach 40., latach 1944-51 znajdował się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. Tutaj w piwnicach tego budynku przetrzymywani byli przeciwnicy władzy ludowej. Byli bici, torturowani, torturami zmuszeni do zeznań. W tym też budynku przetrzymywali byli więźniowie, którzy zostali rozstrzelani w lutym 1946 roku, 26 lutego, zostało rozstrzelanych tutaj kilkanaście osób. To znaczy zostali rozstrzelani w ruinach nieopodal położonego kościoła świętego Michała Archanioła, ale tutaj w tym budynku byli ci ludzie przetrzymywani. Także jest to taka ponura historia. Władza ludowa bezwzględnie tępiła ludzi, którzy może nie do końca byli zadowoleni z przejęcia władzy przez komunistów w Polsce. I tutaj również zapalimy znicz. Pamiętając o tych ludziach. Kamienica przy ulicy Kilińskiego. Były Urząd Bezpieczeństwa. Przypomina o tym płyta, która została tutaj odsłonięta w 1996 roku. W samym centrum Sokołowskiego Starego Miasta znajduje się obelisk ku czci księdza Stanisława Brzuski i Franciszka Wilczyńskiego, który był jego adiutantem. Ksiądz Stanisław Brzuska był to ostatni dowódca w czasie powstania styczniowego, dowodził ostatnim oddziałem, który jeszcze na Podlasiu utrzymywał się aż do wiosny 1865 roku. On został schwytany w kwietniu w 1865 roku w miejscowości Krasnodęby Sypytki, a następnie po krótkim procesie, w którym wyrok był uznany już przed jego rozpoczęciem, został skazany na śmierć. Razem z nim został skazany na śmierć również Franciszek Wilczyński i ten wyrok został wykonany w tym miejscu, właśnie
na rynku w Sokołowie Podlaskim w 1865 roku, 23 maja. I wówczas bardzo wielu sokołowian, mieszkańców okolicznych miejscowości również przyszło tutaj na rynek i ze łzami w oczach żegnało księdza Brzóskę. 60 lat później, w 1925 roku, został odsłonięty ten pomnik. Mieszkańcy Sokołowa zawiązali komitet, który sfinansował budowę tego monumentu i równo w 60. rocznicę stracenia w roku 1925, również 23 maja, został ten pomnik oficjalnie odsłonięty. W trakcie okupacji, podczas II wojny światowej, niemieccy okupanci zrabowali metalowe elementy, to znaczy wieniec i ten orzeł, które zostały odtworzone dopiero w latach 80. Także tutaj również zapalimy świeczkę naszym podlaskim bohaterom, księdzu Brzóstce i jego adiutantowi Franciszkowi Wilczyńskiemu. Jeszcze warto wiedzieć, że niedawno został odsłonięty mural tutaj na bloku przy ulicy Wilczyńskiego, poświęcony właśnie tym dwóm postaciom, Brzóstce i Wilczyńskiemu. Znajdujemy się na skwerze Unitów Podlaskich, położonym pomiędzy ulicą Rebkowską, Siedlecką i Długą. W 1943 roku, 27 października, miała w tym miejscu egzekucja 10 więźniów z więzienia na Magistrackiej, obecnej oczywiście ulicy Magistrackiej. Był to odwet za zamach na Ernsta Gramsa, na starostę powiatowego, który miał miejsce 26 października, czyli dosłownie dzień później, tak? Miała miejsce ta egzekucja. Była to grupa przypadkowych ludzi, która zupełnie nie miała nic wspólnego z tym zamachem, który został przeprowadzony przez grupę żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem Oleksiaka Wichury. On był nieudany, ale Niemcy postanowili zemścić się i zorganizować taką egzekucję, żeby też przestraszyć ludność i polskich żołnierzy podziemia przed podejmowaniem ponownych akcji. I ci ludzie, tych 10 więźniów, zostało spętanych i szli tutaj pędzeni z Magistrackiej i Niemcy na dodatek ściągnęli tutaj rodziny tych ludzi, aby te rodziny oglądały egzekucję. Tutaj są nazwiska na pomniku. Wszystkich 10 osób jest wymienionych. Także zapalamy świeczkę, zapalamy znicz ofiarom niemieckiego barbarzyństwa. Na skwerze imienia Polskiego Czerwonego Krzyża znajduje się z kolei kamień poświęcony społeczności żydowskiej, poświęcony pamięci sokołowskich Żydów. Warto wiedzieć, że przez 300 lat mniej więcej mieszkali w Sokołowie, oprócz Polaków, również Żydzi. Od początku XVII wieku ich obecność w naszym mieście się datuje i cały ten teren obecnego skweru pomiędzy ulicami Wiatraki, Magistracką, wówczas to była ulica Bożnicza, aż do Cetynni. To był teren starego cmentarza żydowskiego i on funkcjonował aż do II wojny światowej, aż do wkroczenia Niemców do Sokołowa Podlaskiego. Koniec historii sokołowskich Żydów to jest wrzesień 1942 roku, kiedy Niemcy przeprowadzili likwidację getta w Sokołowie Podlaskim i sokołowscy Żydzi trafili do obozu zagłady w Treblince. Do dzisiaj pozostało niewiele pamiątek po Żydach. Między innymi jedną z takich pamiątek jest ten kamień ustawiony w 2009 roku. Także tutaj również zapalimy świeczkę upamięci sokołowskich Żydów, którzy już jakby nie mieszkają w Sokołowie, ale ich dziedzictwo jest częścią naszej historii. Ostatnia już na szczęście masowa egzekucja Polaków dokonana przez władze niemieckie okupacyjne miała miejsce na bulwarach nad rzeką Cetynią.
dnia 27 marca 1944 roku zostało tutaj rozstrzelanych 10 więźniów z więzienia przy ulicy Magistrackiej, przy obecnej ulicy Magistrackiej. I był to odwet, tak jak w poprzednich przypadkach, odwet za próbę odbicia więźniów w nocy z 23 na 24 marca tego właśnie roku. No i tutaj właśnie przy Stawie Mazura, tam jest Staw Mazura, Niemcy dokonali tej zbrodni i jest tutaj postawiony pomnik, który upamiętnia to wydarzenie. I co ciekawe, do dzisiaj nie udało się ustalić nazwisk tych 10 rozstrzelanych Polaków. Także tutaj również oczywiście zapalimy znicz upamiętniający tych ludzi, którzy wówczas stracili życie z rąk okupanta. Szanowni Państwo, jesteśmy już w ostatnim punkcie naszego dzisiejszego spaceru, mianowicie jesteśmy na cmentarzu przy ulicy Bartoszowej. I to też jest kilka grobów położonych na tym cmentarzu, które zasługują na miano miejsca pamięci. Jednym z takich grobów jest symboliczny grób polskich żołnierzy, którzy polegli na frontach II wojny światowej. Jest tutaj taki brzozowy krzyż i jest napis na takim dużym głazie: za tych, co oddali za życie za Polskę w obronie ojczyzny, a w ojczyźnie grobów nie mają. I tutaj jest kilka miejsc, gdzie walczyli polscy żołnierze na różnych frontach II wojny światowej: Bologna, Archem, Monte Cassino, Lenino, Tobruk, bitwa o Anglię, Katyń, Miednoje, miejsce kaźni polskich oficerów sowieckiej niewoli, no i Narwik. Tak więc tutaj również oczywiście zapalimy znicz ku czci wszystkich polskich żołnierzy na tym grobie symbolicznym, którzy nie mają swoich grobów, gdzieś tam ich ciała leżą po prostu w obcej ziemi. W tym dużym zbiorowym grobie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego, którzy zginęli w dniu 7 września 1939 roku w Sokołowie Podlaskim. Tego dnia miał miejsce nalot lotnictwa niemieckiego na nasze miasto i ci żołnierze stacjonowali w szkole przy ulicy Rebkowskiej. To był taki drewniany budynek przy tej właśnie ulicy i w ten budynek trafiła niemiecka bomba, która po prostu zniszczyła tą szkołę i spowodowała śmierć tych żołnierzy stacjonujących w tamtym miejscu. Także to jest miejsce, które po prostu warto znać, tak, że tutaj są pochowani żołnierze, no, którzy zginęli w 1939 roku w obronie naszego miasta, w obronie Polski przed najazdem niemieckim. Także tu również oczywiście zapalimy znicz na mogile żołnierzy Wojska Polskiego. Opodal znajduje się obelisk ustawiony na mogile 24 poległych polskich żołnierzy podczas wojny 1920 roku. Co ciekawe, ten obelisk początkowo stał w innym miejscu, mianowicie stał na placu pomiędzy ulicami Długą i Rebkowską i był poświęcony, był po prostu częścią pomnika 300-lecia panowania dynastii Romanowów w Cesarstwie Rosyjskim. Mieliśmy taki pomnik w Sokołowie, on został odsłonięty w roku 1913. Po odzyskaniu niepodległości, po zwycięskiej wojnie 1920 roku został ten monument przeniesiony na cmentarz przy ulicy Bartoszowej i upamiętnia poległych w trakcie tej wojny polskich żołnierzy. I ten monument, ten pomnik stał też oczywiście w okresie PRL-u. Władza tutaj nie odważyła się go usunąć, ani też jakby zasłonić w żaden sposób. Mieszkańcy Sokołowa
zawsze pamiętali o tych żołnierzach. Tutaj zawsze były jakieś kwiaty, były jakieś znicze. Także my też przyłączamy się do tej pamięci i zapalamy znicz na grobie tych. Zapalamy znicz na grobie tych żołnierzy. Z 1920 roku. Kolejnym grobem na tym cmentarzu jest grobem zasługującym na naszą pamięć, jest bezimienny grób, na którym jest tylko taka enigmatyczna tablica grób nieznanych żołnierzy i tutaj prawdopodobnie pochowani są żołnierze Armii Krajowej, którzy zostali zamordowani przez komunistyczne służby. Byli żołnierze już Armii Krajowej wówczas. Armia Krajowa została już wówczas rozwiązana, kiedy komuniści przejmowali władzę w Polsce, ale oni prawdopodobnie zostali zamordowani przez funkcjonariuszy UB. No i tutaj są pochowani. Rosną takie dwa wielkie świerki na tym grobie. Także tutaj również zapalamy oczywiście znicz dla tych poległych żołnierzy. Także widzą Państwo, że jest całkiem sporo tych grobów ludzi, którzy walczyli o Polskę, czy to w roku 20, czy w trakcie II wojny światowej, po II wojnie światowej. Warto pamiętać o tych miejscach. Już przy samej bramie wejściowej na teren cmentarza znajdują się dwa niewielkie, bezimienne groby, na których leżą, w których leżą żołnierze z 1939 roku. Nie wiadomo, kiedy ci żołnierze zginęli, w jakich okolicznościach, ale również jakby warto pamiętać, że tutaj leżą ludzie, którzy zginęli za Polskę, więc na tych grobach również oczywiście zapalamy znicze i pamiętajmy, że tutaj leżą ludzie, którzy polegli za Polskę. Także proszę Państwa, to już ostatnie groby, które dzisiaj chciałem Państwu pokazać. Podczas wizyty na cmentarzu w najbliższych dniach, 1-2 listopada, oprócz odwiedzin swoich grobów, gdzie leżą członkowie naszych rodzin, warto może również zatrzymać się chwilę przy takich właśnie grobach żołnierzy, grobów powstańców, czy też nawet zapalić świeczkę pod jakąś tablicą, jedną z tych, którą dzisiaj Państwu pokazałem. Oczywiście na terenie powiatu jest dużo więcej takich miejsc, ja tylko pokazałem kilka z terenów naszego miasta, i zmówić krótką modlitwę w intencji osób, które poświęciły na najwyższą cenę. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach na temat historii naszego miasta. Pozdrawiam.